Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj przepis, mój ulubiony, z którym chciałbym z wami się podzielić. Przepis jest dziecinnie prosty, a będzie nim pierś z kurczaka grillowana w airfryerze. Ale zanim zaczniemy, chciałbym poinformować szczególnie nowych widzów, którzy mnie nie subskrybują, aby zaczęli to robić, a gwarantuję wam cotygodniowe wrzucanie moich najlepszych przepisów. Zaczynamy. Pierś z kurczaka umyłem i oczyściłem z różnych błamek i kostek wcześniej. Miód wielokwiatowy, jogurt naturalny, musztarda ostra, sól i pieprz. Jest to jeden z moich ulubionych przepisów, także mi to sprawnie wychodzi. Nacinamy na początku naszą pierś z kurczaka w taki sposób, nie za głęboko. No, tak jak tu widzicie. I obracamy na drugą stronę. Przyprawiamy z solą i pieprzem z obu stron. Teraz zrobię szybko marynatę. Zamarynujemy mięso miodem. Taką małą łyżeczkę wystarczy. Nakładamy na naszą pierś z kurczaka. Dokładnie wsmarowujemy z obu stron. Teraz dodaję taką łyżeczkę musztardy. Również z obu stron. Wmasowujemy w nasze mięsko. Na koniec dodam jogurt naturalny. Też taką łyżeczkę. Zamarynowaną pierś z kurczaka odstawiamy do lodówki na co najmniej godzinę. Otwieramy frytownicę. Przekładamy naszą pierś z kurczaka. Układamy na rożnie. Wstawiamy do frytownicy. I ustawiamy na... Obracamy pierś z kurczaka na drugą stronę. 185 stopni. 10 minut. Czas dobiega ku końcowi. W kuchni unosi się piękny zapach i ten dźwięk jest najważniejszy. Soczyste, ugina się. W kuchni unosi się piękny zapach. Ale jest bardzo gorące. Jeśli komuś pomogłem, to zachęcam do pochwalenia się o tym w komentarzu. Za każdą łapkę w górę będzie mi bardzo miło. No i to wszystko. Dzięki za oglądanie. Na razie, hej!